Walczymy o samodzielną większość, wskazał rzecznik rządu Piotr Miller, zapytany o możliwą koalicję PiS z Konfederacją. Rzecznik rządu ucina spekulacje, jakoby Prawo i Sprawiedliwość miało wejść w koalicję z Konfederacją trzeba wyciągać wnioski z poprzednich koalicji, wskazał na antenie Polskiego Radia Piotr Miller, nawiązując do dawnej koalicji PiSu z samoobroną. My walczymy o samodzielną większość i chcemy przekonać Polaków, że warto powierzyć nam sytuację, że warto powierzyć bezpieczeństwo i gospodarcze i takie, powiedziałbym, szerzej rozumiane Polski w tym trudnym okresie właśnie sprawdzonemu rządowi, a nie jakiejś koalicji chaosu. Przecież jak będzie wyglądała koalicja Donalda Tuska, co? Lewica, Platforma, szymon Hołownia, PSL, Konfederacja. No, szanowni Państwo, jak My oni się tam, dogadają? Oni nie chcą, nie chcą 800, plus drudzy chcą 800. plus. Nie chcą podwyższenia wieku emerytalnego, drudzy nie. No, przede szaleństwo jakieś. O rozbieżnościach pomiędzy PiS-em a Konfederacją mówił także prezes partii Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego pikniku w stawiskach na Podlasiu.